moi kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj mamy środę. Już połowa tygodnia, jest bardzo, bardzo ciepło u nas, bo około 28 stopni, przepiękna pogoda, niesamowita duchota. Ja właśnie jestem pod pocztą, miałam do odebrania jedną paczkę, przesyłkę i jest to mój, słuchajcie, szklany stolik na metalowych nóżkach do moich krzeseł tarasowych. Wreszcie przyszedł, to jest taki malutki stolik, na pewno go znacie, bo często ja widuję właśnie te stoliki u znajomych w różnych tam sklepach, supermarketach. Bardzo jestem ciekawa, czy przyszedł ten stolik w całości, czy się szkło nie potukło, czy było dobrze zabezpieczone. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, zaraz zapakuję do auta. I tak to wygląda, kochani. To jest właśnie ten stolik, co prawda do góry nogami, zapakowany w normalne kartonowe pudełko. Pakuję do auta i jedziemy do domu. Jestem właśnie pod piekarnią. Kupiłam sobie dużą, dużą foremkę. Zobaczcie, 7 zł taki chlebek. To jest chyba kilogramowy chlebek. Jeszcze byłam w Jawie. Zakupiłam sobie takie mini spineczki. Mini, ale jednak nie małe, bo takie dosyć sporkawe. Właśnie do moich włosów. Jak idę, słuchajcie, tańczyć na zumbę czy coś, to chcę je spiąć, żeby nie było mi gorąco. A takich spineczek gdzieś nie mam. I kupiłam takie czyściki. Zobaczcie, dentystyczne. Na rok. Takie pojedyncze, wiecie, żeby między zębami czyścić. I to koniecznie dla Ady, bo Adusia między piątką a czwórką tam ma jakiś stan zapalny i jest konieczność, słuchajcie, żeby ona sobie to dokładnie czyściła kilka razy dziennie i jeszcze, żeby tam, wiecie, między tymi ząbkami i jeszcze, żeby mogła tam jakąś maść wcisnąć w środek. Także na taką nitkę dentystyczną właśnie na patyczku co robimy? Kładziemy tą maść i słuchajcie, tą maścią, właśnie z tą nicią, ona sobie tam w środku czyści i ma się polepszyć ten stan. Także no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Na razie w ogóle nie mogę wyjechać, jest bardzo gorąco. Na jedynkę sobie włączyłam klimę. Słuchajcie, to gardło mi cały czas boli. I to jest taki chroniczny, przewlekły ból gardła. Nic się nie dzieje gorzej, nic się nie dzieje lepiej. Ale cały czas mnie łaskota swędzi i jakoś tak dziwnie piecze boli. Nie wiem, co tak jasno jest w tej kamerze, czy to czasem nie jest przybrudzona. A jest szansa, bo wiecie, przykłada się telefon do buzi, na buzi jest podkład i ciągle ten telefon jest uciapany. No przetarłam, słuchajcie, troszkę lepiej. Moi drodzy, dzisiaj nie wiem sama, co mam robić. Jest bardzo ciepło, także przydałoby się być na dworze, wiecie, wykorzystać tą sytuację, tą pogodę. Wyszłabym na zewnątrz, coś byśmy, nie wiemy, poodpoczywali, pospacerowali, czy porobili w ogóle na podwórku. Z drugiej strony czeka na mnie cała miska ogórków. Wczoraj zerwaliśmy ogórki, nie chciałam, żeby przerosły. Wypłukałam je, wymyłam, tylko trzeba je po prostu zrobić. Nie wiem, jak to będzie. Miałam ochotę zrobić knedle ze śliwkami, ale to też czas, słuchajcie. Mam też ochotę na pierogi, mam takie pierogi, słuchajcie, przepis na pierogi z szpinakiem i serkiem feta, takie troszkę greckie te pierogi. W greckich smakach, przepyszne, bo jadłam, co prawda tylko jednego, ale bardzo mi smakował, więc postanowiłam odwzorować Wam ten przepis i nagrać. Także już się nie mogę doczekać, ślinka mi leci, że przełykam, słuchajcie, ślinę. No, zobaczymy. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to będziemy próbować coś na weekendzie bardziej. Może troszeczkę czas się zwolni, chociaż wiecie, jak to teraz jest. Ciągle coś, ciągle trzeba albo podlewać, albo coś zrobić, coś poprawić, coś tam dowekować. Już czekają na mnie buraki czerwone, bo widzę, że już naprawdę spore urosły. Trzeba te buraki ugotować, trzeba poobierać, zmielić, trzeba po prostu zaprawić je i też do słoików zapasteryzować. A my jesteśmy fanami, słuchajcie, właśnie buraków. No i już w domu, no i już przebrana, kochani, spodeneczki. Wyglądam, jakbym nie miała nic, słuchajcie, na sobie, tylko samą bluzkę, bo te spodenki są takie krótkie. Mam kostkę śnieżną, lodową, w wafelku, także mój ból gardła zabijam tym, co
Jak mnie nie wyleczy, to mnie zabije. Jak mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Mam nadzieję, że po lodzie albo przejdzie, albo będzie gorzej, albo będzie lepiej. Dobra, rozbieramy pudełko. Zobaczymy, jak ten stolik jest skonstruowany. Adusiu, ale tata najpierw zje loda, bo się rozpuści lód. No to, nie, to zamrażarki. Najpierw tata sobie zje loda. No to zamrażarki już, mama. Tutaj przywiesiliśmy z Grzegorzem takie wysuszone pokrzywy. Pamiętajmy, że taka pokrzywa zawiera witaminę, różne witaminy i żelazo. Tutaj jest paśnik, one mają swoją paszę, tutaj jedzą sobie. A tu panie kury. Halo? Halo, dzień dobry, panie kury. Zobaczcie, mamy jajka, a tu jakaś pani jedna umyślała sobie, że tam będzie znosić jaja. Także te zabieram. Mamy tutaj 6 i tam 7 jajeczko. O matko! A tak wygląda kanał, który właśnie robi mój Grzegorz. Zobaczcie, sam wykopał, sam sobie zalewa tutaj wokół ścianę i podłogę również. Troszkę mu pomagam, wiecie, tam podawać, ewentualnie ładować zaprawę. No bo wiadomo, żeby nie wychodził za każdym razem po wiaderko z gotowym betonem, więc mu troszkę pomagam, nie to żeby nie. Także tak będzie to wyglądać. Mam nadzieję, że będzie to jakoś zabezpieczone. Na pewno myśli nad tym, żeby to było bezpieczne, a w razie czego, bo on jest z wykształcenia mechanikiem samochodowym, będzie mógł sobie sam cokolwiek naprawić, zarówno przy jednym aucie, drugim czy też trzecim, bo tych aut posiadamy aż 3. A tak wygląda winogron na brzozie. Zobaczcie, jak go dużo. Wplód nam się winogron, słuchajcie, w brzozę. I nie odpuszcza. Co roku jest coraz więcej go na tym właśnie drzewie. Także pomieszanie z poplątaniem. Okej, bierzemy się za ten stolik. Nie ma na co czekać. Tu mam jakieś 2 worki po cemencie. Potrzebny mi jest nóż. Co dalej? Jest stolik. Jest blat i chyba cały i zdrowy. O matyciu. Jest tam nogi. Dobrze by było wiedzieć, jak podłożyć. Nie mam Grześka, bo pojechał na przejażdżkę z Adą. A ja nie wiem, czy sobie poradzę, słuchajcie, ze skręceniem takiego stoliczka. No ale może poradzę. Określ się. Stal proszkowo malowana. Blat, szkło hartowane. Czyścić ręcznie, nie przy użyciu... Przy użyciu delikatnych środków myjących. W okresie dłuższych przerw użytkowania przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, chronić przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem. Produkt przeznaczony jest do użytkowania na kempingu. Stół nie posiada otworu na parasol. To by było tyle. I teraz dalej. Wyciągamy delikatnie, matko, myślałam, że potuczona, tą szybę. Ale super wygląda, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Tutaj w środku są jakieś końcóweczki. Do dzieła, Aga.
zatem, moi kochani, bez pomocy Grześka dałam radę skręcić stolik. Może nie jest jakoś idealnie prosto, ale wygląda godnie. O, jestem z siebie dumna. Stoi, nie przewraca się. Zobaczcie, jaki śmieszny był kluczyk. Taki właśnie kluczyk był przy zestawie do skręcania. Czy zostały mi jakieś rzeczy? Tak, zostały mi takie rzeczy. Myślę, że to są zatyczki do tych śrubeczek. Zaraz sprawdzimy, czy to o to chodzi. Zaraz, czy to wchodzi? Chyba wchodzi, tylko po prostu trzeba mocniej tam wcisnąć. Zobaczcie, takie zatyczki, żeby śrubeczki nie były narażone na atmosferyczne warunki, a też żeby się estetycznie prezentował. Wcale nie było tak źle. Ja jestem taka lewa do skręcania różnych rzeczy, ale jednak mimo wszystko udało się. I jeszcze jedna śrubeczka. Troszkę ręce pobrudziłam, ale tak się nie da. Słuchajcie, zrobić coś bez brudzenia się. Dzień trwa. O matko, włączyłam zmywarkę, włączyłam pralkę, także głośno w domu, ale też przygotowałam, słuchajcie, słoiki, jest 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 mniej więcej słoików kiszonych. Mam już wszystko przygotowane, słuchajcie, nawet jest zalewa, tylko czekam, aż wystygnie, bo jest gorąco i słabo to idzie. Co jeszcze? Będę jeść drugiego loda, bo Adusia pogardziła, nie chciała Śnieżki, bo mówi, że takiego to nie lubi, że ona woli, wiecie, te kaktusy jakieś tam, no to nie jadła. Ja jeszcze, moi drodzy, co jeszcze robię? Aha, już wiem. Kochani, złożyłam ten stolik i chcę wam pokazać, jak wyszło, bo już sobie go ustawiłam na tarasie. Będzie jak znalazł, idealne do herbatki, do kapucinka, czy na chwilę usiąść i napić się czegoś zimnego lub zjeść w cieniu tarasowym. Także matko, wreszcie się doczekałam. Mój mąż oczywiście stwierdził, że takie maleństwo, takie główienko kupiłaś, ale właśnie o takim mi chodziło, żeby to było malutkie, żeby było gdzie postawić szklankę, żeby było gdzie postawić, wiecie, telefon położyć i żeby za dużo miejsca nie zajmował, bo ja na tym tarasie naprawdę nie mam dużo tego miejsca. Jest tutaj grill, są krzesła, jest stoliczek. No, dla mnie po prostu wypas. Zobaczcie sami. Mój stoliczek, kochani, prezentuje się w ten sposób, zobaczcie, prawda, że nie za mały? Ja w ogóle uważam, że nie jest za mały. Do tego mam 4 krzesła a la Biedronka, bo to wiadomo, że z Biedronki. Stoliczek kosztował mnie około 100 zł. Ja wiem, że można kupić, słuchajcie, ten stolik i za 60 zł, ale przesyłka kosztuje 30 zł, więc wybrałam sobie stoliczek za 100 zł i była przesyłeczka gratis. Tu mi już ktoś, słuchajcie, obdarł, czy mi się wydaje, no nieważne. Mi się podoba, będziemy z tego korzystać, no zarówno ja, jak i Agatka, zresztą Madusia też i Grzesiek. Ale przeważnie to ja i Agatka siedzimy na tarasie, dumamy, zastanawiamy się, myślimy o niebieskich migdałach. Także będzie teraz miejsce, słuchajcie, gdzie usiąść ekstra. Reasumując, moi drodzy, w miejscu tego stolika i tych krzeseł była kiedyś stara, słuchajcie, kanapa i próbujemy ją właśnie rozebrać jakoś, wiecie, bo ona już jest naprawdę bardzo zdezelowana. Spały na tej kanapie koty, więc ona nie jest jakoś tam pierwszej młodości i świeżości. Powoli Grzesiek ją rozbiera, wiecie, gdzie jest drewno, to do drewna, gdzie te materiały pójdą do kosza, także powolutku pozbywamy się jakichś takich rupieci. Agatka poszła, słuchajcie, z koleżankami gdzieś tam na spacery. Nie wiem, gdzie one są w tym momencie. A u nas, słuchajcie, co robi Adusia z Grześkiem? Oczywiście Ada jeździ quadem. Staramy się, żeby jeździła po naszym polu, ale zobaczcie, jakie u nas są kolce na polu. To jest pozostałość po rzepaku, więc to strasznie jest wysokie i koli w nogi. Także za bardzo nogą się nie da przejść, a jeździć quadem też ciężko. Więc wziął Grzegorz, słuchajcie, kosiarkę, taką ten traktorek i próbuje jej wykosić jakiś tam plac, żeby mogła jeździć właśnie nie po tych kolcach,
I żeby, słuchajcie, już nie jeździła po czyimś polu, bo wiadomo, że to też jakiś tam sposób ugniata. Niech jeździ chociaż po naszym i w miarę wykoszonym. Także kosi Grzesiek. Tutaj cebulka się suszy. Już niedługo, jak tylko wyschnie, będzie do zebrania do jakiegoś tam kosza, pojemnika. A ja biorę się za tego loda, bo naprawdę się już roztopi. Siądę na moim cudownym tarasiku, mini tarasiku i zjem sobie w spokoju loda.